pomysł wziął się zaraz chwilę po tym, kiedy przeszłam na weganizm. Zaczęłam szukać przeróżnych torebek oraz obuwia, które nie byłoby ze skóry od zwierzęcej. Natrafiłam na dokument, który opisywał startup, który zaczyna produkować materiał z włókien liści ananasa. Skontaktowałam się z tym startupem, który miał biuro w Barcelonie. Akurat byłam na wakacjach, więc połączyłam przyjemne z pożytecznym. Spotkaliśmy się, okazało się, że są na samym początku. Dopiero po roku przysłali mi pierwsze próbki. Materiał ten powstaje z włókien liści ananasa. Nie są to te liście, które wystają z samego owocu, są to te liście, które są na krzakach. Włókna są oddzielane od liści, następnie pozostaje biomasa, którą można również wykorzystać na biopaliwo, a same włókna są poddawane obróbce i powstaje z tego materiał. Ten materiał jest bardzo wytrzymały. W sumie właściwości ma bardzo podobne do skóry naturalnej. Gdy dostałam pierwsze próbki, to sama uszyłam na maszynie pierwszą torebkę, właściwie prototyp. Chciałam zobaczyć, jak ten materiał się zachowuje, co można z niego zrobić. Z wykształcenia jestem filologiem. Nie miałam absolutnie żadnego doświadczenia w projektowaniu torebek. Chciałam, żeby te rzeczy były eleganckie, żeby pokazać, że żeby być modną, elegancką i ubierać się z gustem, wcale nie trzeba nosić skórzanej torebki, że można użyć czegoś fajniejszego. Te torebki są ekologiczne i biodegradowalne. Jak zakopiemy je w ziemi, to za parę kolejnych lat po prostu się rozłożą. Proces produkcji naszych torebek wygląda tak, że otrzymujemy materiał z Barcelony, następnie zabieramy go do naszych tutaj katowickich małych zakładów krawieckich i produkujemy torebki. Początki mojej działalności wyglądały tak, że siedziałam sobie u mnie w pokoju przy biurku z komputerem i sama sobie przeszywałam przeróżne koszulki, rysowałam sobie w moim notesiku, jak mogłyby wyglądać różne grafiki. I dopiero z czasem gdzieś pojawiło się biuro, pojawili się graficy, pojawiły się jakieś serdeczne osoby, które były chętne mi pomóc, bo zauważyły, że to jest coś, co ma potencjał. Na samym początku produkowałam bardzo mało rzeczy, właściwie moje oszczędności inwestowałam w produkcję kilku sztuk, dlatego to było, można powiedzieć, troszkę szalone, ale mam bardzo duże wsparcie rodziny, przyjaciół i bardzo często dopingowali mnie, kiedy miałam gorsze chwile i gorsze momenty. Myślę, że też bardzo dużo im zawdzięczam. Największe obawy były moje takie, że natrafię na bardzo dużą ilość tak zwanych potocznie hejterów, którzy osłabią mój zapał i entuzjazm, natomiast chęć pomocy zwierzętom jest u mnie tak ogromna, że chyba teraz nic nie jest w stanie mnie zbić z tropu. Torebki z ananasa to tylko część większego projektu. Posiadamy teraz markę odzieżową, wegańską. Za niedługo rozpoczynamy produkcję sztucznych futer. Wszystko ma być ekologiczne, wegańskie i zgodne z naszym sumieniem. Część dochodu ze sprzedaży naszych rzeczy przeznaczamy dla Fundacji Koty Katowic. Także robiąc coś dobrego przy okazji można pomóc. To jest, myślę, że to jest najważniejsze.